upalne lato i to w jednym z najpiękniejszych zakątków naszej ziemi na północnym wschodzie Polski. Witam serdecznie wydawcę książki w osobie pana dyrektora Waldemara Michalskiego, Bellona S.A. z panią Joanną Sasinowską, witam. Witam burmistrza Augustowa, proszę państwa, specjalnie przyjechał Wojciech Walulik. Wojciech Walulik przyjechał, bo trochę jest sprawcą tej książki, muszę przyznać, bo kiedy decydowałam się, czy podjąć ten temat niezwykle dla mnie trudny, to on był dyrektorem drugiego liceum w Augustowie imienia Polonii Świata i Polaków w świecie, coś takiego w Augustowie. Burmistrzem został od jesieni w ostatnich wyborach samorządowych, ale właśnie zasłynął w swoim regionie, w swoim mieście, w którym mieszka od dziada, pradziada, z tego, że jest patriotą i że bardzo ważna jest dla niego sprawa wyjaśnienia obławy augustowskiej. I trochę mnie namówił do napisania tej książki. Zresztą znał moje wcześniejsze książki, szczególnie Dzieci Katynia, która to książka miała aż 5 wydań, 2 w Stanach Zjednoczonych i 3 w Polsce. Witam państwa wszystkich, witam motocyklistów z rajdu motocyklowego, międzynarodowego, katyńskiego, którzy przyjeżdżają też do Puszczy Augustowskiej, żeby nagłośnić tę zbrodnię, która, jak Marcin rzekł, była po prostu utajniona, ukrywana przez przynajmniej pół wieku, stąd nazywana jest Małym Katyniem czy kolejnym Katyniem. Myślę, że postaram się państwu w paru słowach przybliżyć tę zbrodnię, co to w ogóle było, bo muszę przyznać, że ja pochodzę z Suwalszczyzny, z innego regionu Suwalszczyzny, bo się urodziłam przy rzece do Wspódzie z drugiej strony, tak powiem, byłam chrzczona w kościółku w Bakałarzewie, który to kościółek stoi nad rzeką do Dospuda, ale tam rzeka Dospuda graniczy z Prusami Wschodnimi i stąd właściwie taki troszeczkę też obowiązek wobec tej ziemi spełniłam, podejmując się tego tematu, bo sobie zdajecie państwo sprawę, że po dzieciach Katynia, jak tę książkę już napisałam, to już miałam tych tematów dosyć tak niezwykle trudnych, stąd mało pisarzy podejmuje się w formie dziennikarskiej, w formie reporterskiej czy literackiej dotknąć takich tematów. Co to znaczy obława augustowska? Termin ten oznacza, że 70 lat temu, w ten gorący lipiec, kiedy się już wojna zakończyła, Hitler skapitulował, kiedy Europa cieszyła się od 2 miesięcy pokojem, na teren niby wolnej Polski, wyzwolonej, wkroczył kontrwywiad wojskowy Śmierz NKWD. Był to specjalny wywiad wojskowy NKWD i przeprowadził na obrzeżach Puszczy Augustowskiej, a te obrzeża dotyczyły powiatów suwalskiego, sejnińskiego, augustowskiego, sokulskiego oraz też części Białorusi i Litwy, przeprowadził w lipcu, w dniach, takie było natężenie od 12 do 19 lipca, szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną. NKWDziści i Armia Czerwona, a było ich aż 45 tysięcy, przy pomocy naszych oddziałów UB, Milicji Obywatelskiej oraz pierwszego praskiego pułku piechoty, aresztowali, kogo spotkali, to znaczy głównie mężczyzn, ale były też kobiety, ale głównie mężczyzn w różnym wieku, od wieku młodocianego do starczego. Zaresztowano ponad 7 tysięcy, dokładnie 49 osób. Umieszczono
tych pojmanych ludzi na tamtym terenie u gospodarzy, proszę sobie wyobrazić, w szopach, w piwnicach, w stodołach, w magazynach, obstawiono soldatami i przesłuchiwano znanymi, że tak powiem, metodami aparatu terroru. Były to tak zwane obozy filtracyjne, były różne stopnie, pierwszy, drugi, trzeci, ten trzeci to już najgorszy był, bo to już wiadomo było, że znikną ci ludzie. W każdym razie nie wszyscy wrócili do domu, z tych ponad 7 tysięcy nie wróciło około dzisiaj wiadomo, ale tak dokładnie wciąż nie jest znana liczba zaginionych, nie wróciło około 2 tysięcy. Rodzinom nic nie powiedziano, zabierano ich z zebrań, z domów, z pola, przy sianokosach i kazano tylko zabrać dowód tożsamości, aby sprawdzić dokumenty. I już nie wracali, znikali, nie otrzymali od tamtej pory żadnej informacji, żadne władze nie poinformowały, co się z nimi stało, po prostu zaginęli bez wieści. Nie dawano żadnego pożywienia. Rodziny, jeśli nie dostarczyły w tych, że tak powiem, bo naprawdę są wypowiedzi świadków, że zwierzęta mieli lepiej niż ci ludzie, stłamszeni. Często właśnie byli przytrzymywani z krowami, z bydłem, ze świniami, w straszliwym odorze, upale, bez szklaneczki wody. Jeśli rodziny nie podały wody albo posiłków, osoby ginęły. W każdym razie dzisiaj już wiadomo z 2 tajnych szyfrogramów Nikity Pietrowa z memoriałów w Moskwie, który opublikował 4 lata temu, te 2 tajne szyfrogramy, które znalazł w archiwach moskiewskich jeszcze wtedy, kiedy mogły być otwarte na początku lat 90., że była to akcja pacyfikacyjna, odgórnie zaplanowana na rozkaz Stalina po to, żeby zniszczyć silne podziemie niepodległościowe w północno-wschodniej Polsce, szczególnie właśnie w Puszczy Augustowskiej. Podziemie było tak silne, proszę Państwa, ja muszę przyznać, że nie wiedziałam tego wcześniej, że w tych powiatach 3, sejneńskim, augustowskim i suwalskim, po prostu władza ludowa polska niby nie mogła sobie poradzić, że wszystkie urzędy administracyjne, a także aparatu bezpieczeństwa były po prostu zajęte przez AK-owców. Jak Państwo wiecie, AK zostało rozwiązane w styczniu, 19 stycznia, ale 18 lutego komendant obwodu AK w Białymstoku wydał rozkaz, że nie rezygnują z walki o wolną Polskę i utworzył Armię Krajową Obywateli. I ta Armia Krajowa Obywateli działała do końca, do połowy lat tak naprawdę 50. W każdym razie potrzebna była władzy naszej ludowej pomoc sowiecka, proszono Moskwę o taką pomoc i ta pomoc przyszła. Tak jak mówię, 45 tysięcy regularnych oddziałów Armii Czerwonej i NKWD przy pomocy naszych MOUB i 160 żołnierzy z pierwszej Brygady Praskiej dopomogło i zakrojono i taką akcję przeprowadzono. Ja, proszę Państwa, napisałam książkę, przedstawiłam tę zbrodnię doskonałą, bo nic do dzisiaj nie wiadomo, w jaki sposób zginęli, gdzie ich zakopano, gdzie są doły śmierci. Ciągle nie wiadomo, bo wszystkie tajemnice kryją archiwa niemieckie, moskiewskie, tak. Ja tak naprawdę mogłam tę zbrodnię pokazać tylko za pomocą świadków historii. Napisałam 7 reportaży. Są to reportaże dokumentalne, ale bardzo, że tak powiem,
osadzone w historii, w kontekście historycznym, dokumentalnym. Mają także wymowę naukową, dlatego że mają przepisy, mają podane źródła, bo troszeczkę badań się zaczyna, szczególnie od 5 lat. IPN Białystok prowadzi w tej sprawie śledztwo. IPN prowadzi jeszcze śledztwo w sprawie 592 zaginionych, ale już wiadomo dzisiaj, że tych zaginionych było około 2000. I dzisiaj tak naprawdę ta zbrodnia żyje, obława augustowska żyje dzięki pamięci ludzkiej, którzy przechowują dokumenty, którzy opowiadają dziennikarzom, tak jak dla mnie, chociaż naprawdę przez pół wieku bano się o obławie mówić. Rodziny te żyły z piętnem rodzin bandyckich. Tak, znacie Państwo takie właśnie karły reakcji, zaplute karły reakcji. To były takie rodziny, były inwigilowane. Rodziny szczególnie zaginionych były zastraszane, często musiały się rozpraszać po całym kraju, żeby spokojnie żyć. W każdym razie pamięć o obławie augustowskiej, szczególnie w ostatnich latach, żyje dzięki też właśnie takim ludziom jak pan burmistrz Wojciech Waluk, dzięki takim akcjom motocyklistów polskich. Jest z nami Wiktor Węgrzyn. Witamy serdecznie, komandora rajdu. Czy można jedno pytanie? Bardzo dużo. Czy można, bo to jest niesłychanie interesujące, ale dwa małe pytania, które nie zburzą, mam nadzieję, narracji. Pierwsza sprawa, czy istnieją chociażby śladowe relacje strony polskiej, współuczestników? Czy w śledztwo IPN-owskie na to trafiło? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, we wszystkich takich sprawach zdarzało się, że powiedzmy sobie, ludzie wędrowali na zsyłkę. Z twoich słów wynika, że nie było wypadków, że ktoś z Kazachstanu po 10 latach z tych z obławy wrócił. Te dwa małe pytania. Więc jest w mojej książce nawet jedna bohaterka, która była zesłana za to, że jej ojciec był w AK i jej ojciec zginął w obławie augustowskiej, a ona z rodziną 5-osobową wróciła po 4 latach jednak z Krasnojarska. Także były takie przypadki. Ale nie z tych zaginionych. Ona ocalała, ale miała 2,5 roczku, jak została deportowana. W ostatniej fali, że tak powiem, deportacji 22 czerwca 1941 roku, kiedy Hitler już napadał na Rosję, bo większość terenów tam, gdzie siedziała obława, to były pod zaborem. Ale Hitler, czyli to była wcześniejsza sprawa. Ja pytam o ludzi, którzy zniknęli w lipcu. Nie, absolutnie. Rok 45, bo w 45 roku na przykład w Krakowie aresztowano moją matkę, młodą dziewczynkę, ale jej koleżankę zesłano do Sowietów. Czyli to nie było Rosji. Inna pragmatyka po prostu. Ci, którzy zostali pojmani w lipcu, czyli 70 lat temu i nie wrócili wtedy do domu, po jakichś tam 2 miesiącach, tak, do dwóch miesięcy, nigdy... Nie było Po prostu nie było syłki, po prostu zaginęli bez wieści. Czyli ostatnie tajne szyfrogramy generała Abakumowa z szefa Smieszczu do Ławrentia Berii świadczą o tym, że po prostu Stalin wydał rozkaz zgładzenia ich. Tylko nie wiadomo w jaki sposób, nie wiadomo gdzie do ciebie spoczywają. W każdym razie trwają poszukiwania. W tej chwili IPN prowadzi śledztwo, prosi o pomoc i Białorusi, i Moskwę, a ostatnio nawet Stany Zjednoczone o zdjęcia satelitarne z tamtych lat. W każdym razie ja jestem pewna, że to się kiedyś wyjaśni, ale w tej chwili na razie nic nie wiadomo. Oni zostali na pewno zgładzeni, to wynika z szyfrogramów, które przekazał do IPN-u Nikita Pietrow z memoriału w Moskwie. A jeszcze jedno pytanie. Nie było? Pierwsze pytanie, że powinny być jakieś ślady tych pomagierów. Jeżeli powiedzmy sobie praski pułk brał w tym udział, no to powinny być jakieś... Są meldunki, są i IPN jest w posiadaniu, są teraz publikowane, ale bardzo oszczędne. To była bardzo tajna
operacja. Iwan Pietrow z Memoriału, który siedział w archiwach moskiewskich, mówi, że teczki są, on widział tak, bo tak przeglądał niezbyt dokładnie, ale wie, że meldunków było na papierze bardzo mało. Ale zdarzają się takie strzępy, że tak powiem, dokumentów z powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego w Augustowie, w Sejnach, w Suwałkach. Dobrze, ja teraz chciałam Państwu zaprezentować tych bohaterów swoich, siedmiorka, które Państwu przybliżą trochę, myślę, samo zbrodni. Proszę Państwa, w mojej książce jest jeden, jedyny partyzant, żołnierz AK, a właściwie AKO, który poszedł do lasu w wieku 14 lat i stąd jeszcze żyje, chociaż rocznik 29, czyli ma lat 86, tak? Marian Tananis mieszka w Sejnach, jest synem łowczego Puszczy Białowieckiej, z bardzo pięknej, inteligenckiej rodziny. Poszedł do lasu, bo ojciec jego zginął bardzo, bardzo wcześnie, z kolei od Niemców zginął, bo to były takie tereny. Miał pseudonim Murka, ocalony z obławy, walczył w Puszczy Augustowskiej, składał przysięgę AK. W każdym razie przepiękna postać, bardzo zasłużona. Najpierw skazano go, jak złapano go w obławie, to skazano go na śmierć, ale ze względu na wiek karę zmieniono na 15 lat więzienia. Większość odsiedział. W każdym razie później nie mógł normalnie żyć. Musiał pracować w kopalniach, a później w kamieniołomach. W każdym razie nabawił się choroby i wyjechał ze Śląska, wrócił do Puszczy Augustowskiej, mieszka w Sejnach. Albo przez całe życie prześladowany. Mówił, że spisuje sobie teraz swoje wspomnienia, żebym ja napisała jego książkę, znaczy książkę o jego prześladowania, o inwigilacji, o jego życiu w PRL-u. W każdym razie on uważa, że Sowieci wywozili z tych punktów infiltracyjnych, już później ostatnich, takich storturowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego, wywozili na Grodzieńszczyznę. To jest niedaleko stamtąd. Prosimy bardziej do nas prośba kamer, żeby patrzeć się w kamerę, a nie w obraz. W obraz stanę tylko ale muszę tutaj trochę jednak. No to może z tej strony stanę? Tak lepiej? Nie, może być i tak. Dobrze jest, dobrze. Tylko muszę wziąć. Proszę Państwa, on był schwytany trzy razy, siedział w takich stodołach. Tu widzicie Państwo jedną autentyczną stodołę. W takich stodołach, którą obstawiano soldatami, między innymi więziono pojmanych w obławie mężczyzn. To jest akurat we wsi Płaska, to jest gmina miejscowość w głębi Puszczy Augustowskiej. Słynny do dzisiaj Dom Turka, to jest siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie. Do dzisiaj sławny, tutaj katowano, podejrzewa się, że mordowano wielu najlepszych synów narodu. Do dzisiaj straszy nad tą zwany Domem Turka, dlatego że podobno przed wojną była w tym domu wspaniała cukiernia, którą prowadził Turek. W każdym razie pan Marian Tananis więziony był w tym budynku dwukrotnie. Tutaj stoi obok drugiego bojownika o prawdę, o obławie księdza prałata Stanisława Wysockiego. Ksiądz prałat Wysocki jest Suwok, ale o nim będzie osobny rozdział, to powiem szerzej. Dużo się dzieje ostatnio, tak jak wspomniałam, żeby nagłośnić, bo chcę powiedzieć, że zastraszenie było tak wielkie, że ludzie w regionie nawet nie wiedzieli, co to jest obława. Ja jak zbierałam materiał, bo z wszystkimi swoimi bohaterami się spotykałam, notowałam, nagrywałam nawet czasem wielokrotnie i rozmawiałam tam z ludźmi, to naprawdę niewielu wie, co to jest obława
augustowska, ale 4 czerwca ubiegłego roku nad jeziorem Brożany w głębi Puszczy Augustowskiej odsłonięto krzyż na pamiątkę największej, już tak naprawdę ostatniej bitwy. Trwała kilka dni i wtedy Sowieci tak naprawdę zniszczyli podziemie niepodległościowe w Puszczy Augustowskiej. Na krzyżu wtedy w czasie odsłonięcia widniało zdjęcie Władysława Stefanowskiego Groma, dowódcy właśnie pana Mariana Tananisa. Grom to dla Mariana Tananisa bohater, człowiek piękny, człowiek szlachetny, gorący patriota, walczył do końca, zginął właśnie nad jeziorem Brożany. Tutaj jest drugi bohater mojej książki, ksiądz prałat Stanisław Wysocki, młodszy, rocznik 1938. Mieszka w Suwałkach. Proszę sobie wyobrazić, że on jest szczególnie doświadczony, bo stracił swojego ojca i aż dwie siostry, a także narzeczonego jednej z nich. 6 lat temu ksiądz prałat założył Związek Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 i kieruje nim. To jest ojciec księdza prałata Wysockiego, Ludwik Wysocki, rolnik z Białej Wody, też był w AK, żywił akowców w ich domu, który był najpiękniejszy w tej wsi, pięknie położonej też w gminie Jeleniewo pod Suwałkami, mieściła się kancelaria AK obwodu suwalskiego. Ojciec był aresztowany przez gestapo, torturowany, więziony w Królewcu, wrócił pod koniec okupacji i został aresztowany przez NKWD i nigdy już nie wrócił. Słuch po nim zaginął. 27 lipca został aresztowany 1945 roku razem ze swoimi córkami, z Anielą, 17-letnią, siostrą księdza Wysockiego, zginęła w obławie 27 lipca, i siostrą starszą, 22-letnią, Kazią Wysocką, łączniczką AK. NKWD, jak przyjechało do ich domu, to jeszcze właśnie zabrano narzeczonego Kazi Wysockiej, a także sąsiadkę. Wszyscy zginęli bez wieści. To jest ich gospodarstwo dzisiaj. W Białej Wodzie, gmina Jeleniewo, tak jak ksiądz mówi, było oazą polskiej konspiracji. Miejsce ostatniego postoju kancelarii obwodu Suwałki AK AKO. Przed tym domem stoi, tutaj nie mam zdjęcia, ale stoi piękny krzyż. Posadzono 3 dęby i jest taka tablica symboliczna, nekropolia. W pamiętnym dniu 27 lipca 1945 roku prawcy z NKWD i UB uprowadzili z naszej ojcowizny i zamęczyli ojca Ludwika i dwie siostry, Kazimierę i Anielę, żołnierzy AK. Pamięć o nich jest dla nas najświętsza. W każdym razie rodzina ta robi bardzo dużo dla wyjaśnienia zbrodni. Z inicjatywy księdza Stanisława Wysockiego odsłonięto w ubiegłym roku na Jasnej Górze epitafium. Państwo będą kiedyś, to proszę znaleźć. Odbywają się misteria właśnie trzydniowe w różnych miejscowościach tego pięknego regionu. Uczestniczą w tych misteriach motocykliści. Jest dużo nabożeństw. Tak warto dodać, że ksiądz Wysocki pracował w wielu parafiach, był kapelanem NSZ Solidarność w Łomży, gdzie prowadził kościół młodych. Nękany i inwigilowany przez całe życie, napadany, prześladowany przez władzę ludową. Na dwa lata temu napadnięto na niego, kiedy szedł sobie w Suwałkach. Tutaj msza w intencji ofiar obławy w ubiegłym roku w archikatedrze świętego Jana w Warszawie. To jest Nikita Pietrow. Właśnie dzięki niemu troszeczkę więcej wiemy. Dzięki tym dwóm dokumentom, dwóm tajnym depeszom, że tak powiem, szefa SMIERSZ-u, czyli szefa kontrwywiadu wojskowego z NKWD do Berii, troszeczkę wiemy, że po prostu była to zbrodnia odgórnie zaplanowana, sterowana odgórnie przez Stalina i jak widać doskonała, bo nie odkryto jeszcze żadnych śladów.
każdym razie tutaj ksiądz Wysocki z Nikitą Pietrowem z Moskwy na konferencji, w ubiegłym roku była konferencja na Zamku Królewskim w Warszawie. O tutaj jest nawet ksiądz Wysocki akurat w Sejnach z motocyklistami, komandor rajdu Wiktor Węgrzyn, który organizuje zloty motocyklistów, taki rajd śladami obławy augustowskiej. Tutaj już jest moja druga bohaterka. To jest właśnie ta sybiraczka. Zesłana na Sybir w czerwcu 1941 roku wraz z matką i rodziną. Straciła w obławie ojca. I teraz poproszę swoją koleżankę Ewę Małchowską o fragment książki, o przeczytanie, żeby państwo chociaż troszeczkę poznali styl, tak? Mojego pisania. Bardzo prosimy o chwilę uwagi. Tak. Sowieci przyszli do Świerzbińskich nocą 20 czerwca 1941 roku do ich domu w Jaziewie. W Jaziewie, wsi położonej w Puszczy Augustowskiej w pobliżu Kotliny Biebrzańskiej i kanału Augustowskiego, istniał podczas II wojny światowej silny ruch oporu, polskie podziemie zbrojne. Należał do niego także Klemens Świerzbiński. Rolnik znany na całą okolicę, chłop do wszystkiego. Sprytny, pracowity, co i na stolarce się zna, i buty naprawić potrafił, i na skrzypcach zagrał. I wzorowo prowadził prawie 20-hektarowe gospodarstwo i ładny, duży dom miał. Zawdzięczał wiele swojemu ojcu, też Klemensowi Świerzbińskiemu, który w okresie międzywojennym wrócił z emigracji zarobkowej w Ameryce z cennymi dolarami. Był też przez pewien czas wójtem gminy. Sowieci zabrali całą rodzinę Świerzbińskich prosto z łóżek wśród płaczu i lamentów. Rodziców małej Krysi, Klemensa i Franciszkę Świerzbińskich byli szczęśliwą parą niespełna 4 lata po ślubie. Jej dziadka i babcie, Klemensa i Pelagię Świerzbińskich, już leciwych, siostrę ojca, ciocię Monikę Świerzbińską, wówczas 15-letnią, oraz siostrę matki, ciocię Romualdę Kugiel. Zawieźli wszystkich aresztowanych furmankami, końmi z ich gospodarstwa, najpierw do Jastrzębnej, gdzie przenocowali, a na drugi dzień, w sobotę, dowieziono ich koleją do Augustowa. Ojciec 2-letniej Krysi był już razem z rodziną w bydlęcym wagonie w Augustowie, kiedy nagle Sowieci otworzyli drzwi i jeden z nich zapytał: czy jest Świerzbiński Klemens? Kiedy ten potwierdził, zabrano go wraz z innymi mężczyznami wyselekcjonowanymi z transportu i osadzono w więzieniu w Augustowie. Oswobodzili ich Niemcy po napaści na swego dotychczasowego sowieckiego sojusznika. Klemens Świerzbiński miał szczęście. W drugim prowizorycznym areszcie stworzonym przez wschodnich okupantów w tak zwanym zarządzie kanałowym w Augustowie Rosjanie, uciekając przed Niemcami, zdążyli wymordować prawie wszystkich wymięzionych. Ojciec Krysi był jednym z pierwszych, którzy zobaczyli tę masakrę. Latem 1941 roku, po opuszczeniu augustowskiego więzienia, Klemens Świerzbiński wrócił bez rodziny do swojego Jaziewia. Pomieszkiwał trochę sam, trochę u swojego brata w sąsiedniej wsi. Zaciągnął się do Armii Krajowej. Był kapralem, uczestniczył w akcjach dywersyjnych podziemia. Z niecierpliwością wyczekiwał znaku życia od deportowanej na Sybir rodziny. Do końca okupacji niemieckiej, którą przeżył, gospodarząc po trosze na swojej zagrodzie, nie otrzymał jednak żadnej wiadomości. Krystyna Świerzbińska opowiada, że wieźli ich na Sybir przez 3 tygodnie. Z podróży tej, kiedy tylko kilka razy podano im chleb i wodę, zapamiętała jako dziecko jedynie stróżki krwi rannych od wybuchu bomb ludzi płynęły po podłodze wagonu. Wysadzono ich niedaleko Krasnojarska, na Pustkowiu, gdzie stały tylko 4 domy. Mieszkali w ziemiankach, ciężko pracowali. Aby zdobyć opał, trzeba było iść do lasu prawie 20 kilometrów, a po wodę 4 kilometry.
Zimą mrozy dochodziły do 50 stopni, aż pękała ziemia. Lata były krótkie, a noce też bardzo zimne. Franciszka Świerzbińska, matka małej Krysi, doiła i myła krowy w pobliskim kołchozie, czesała i doiła owce, pracowała w polu. Jej dziadek, ten, który był w Ameryce, nie wytrzymał zesłania i zmarł pod Krasnojarskiem, choć prosił Boga, aby położyć głowę w polskiej ziemi. Ciocię Monikę o wyjątkowo pięknych włosach, na syłce jednak pełnych gnit i wszy, zabrano do wyrębu drzew w Tajdze. Z kolei ciocia Romualda została skazana na śmierć, zamienioną później na 10 lat więzienia, za to, że podczas pracy w kołchozie wypowiedziała przy Rosjance słowa: Stalinowi zawdzięczamy swój los. Wróciła do Polski dopiero w 1994 roku, po więzieniu w Irkucku, z mężem, też sybirakiem. Zmarła w Augustowie w 2009 roku. Po latach Krysia opowiada, do jej ojca Klemensa Świerzbińskiego słali listy, ale na żaden nie otrzymywali odpowiedzi. W końcu jeden z listów trafił do siostry ojca w Jaminach. Po 2 miesiącach otrzymali odpowiedź. Klemens Świerzbiński pisał w listopadzie 1944 roku: Kochana żono i Krysiu droga, matko i ojcze, droga siostro, dostałem wiadomość, że żyjecie. Nic weselszego w życiu jeszcze nie miałem, to moja cała pociecha. Jestem żywy i zdrowy z łaski Boga i życzę wam takiego zdrowia. Podałem podanie, żeby was odesłano do domu, więc jeżeli dostaniecie wiadomość, to się starajcie, żeby mogli jak najprędzej przyjechać do domu. Głodny jeszcze nie byłem, jakoś żyję, ale moje życie niezadowolnione. Nie mam miejsca i nie mam spoczynku. Zawsze myślę o was, czy wy podjedzone i czy wy macie wyspanie. I opisz, co wy robicie, jakie wy tam zajęcie, jakie wy tam życie macie. Czy wy wszystkie razem, czy wy po osobno, jak wam tam jest. Nie żałuj niczego, sprzedaj wszystko, co tylko możesz, aby uratowali sobie życie. A jak się spotkamy, to jest rzecz nabyta. Ja miałem takie bogactwo i straciłem, a żyć można. A bez ciebie i swojej rodziny najgorsze życie na świecie. Jak się hoduje moja córka? Może do szkoły już chodzi? Może będziesz mogła zrobić zdjęcie? To przyślij, niech ja popatrzę choć na was, bo razem mi się ciągle śnicie. Myślałem, że nie żyjecie, ale Bóg nad wami, Bóg nad nami. Czy ten krzyż macie, co z lasu przywiozłem? To jego pilnujcie i przywieźcie do domu, bo jak Pan Bóg dopomoże, a już dopomógł, że wy wszyscy żyjecie. Na tym kończę moje pisanie. Daj Boże, wkrótce się zobaczymy razem. Pozostaje twój najdroższy Klimek, szczerze cię kochający. Po otrzymaniu tego listu, a także 2 kolejnych, uradowana rodzina Świerzbińskich rozpoczęła starania o powrót z Syberii do Polski. Trwało to wiele miesięcy. Aż któregoś dnia usłyszeli w sowieckim radiu, że w augustowskich lasach złapano wielu bandytów. Nie podejrzewali, że wśród nich był także Klemens, ale jego żonę Franciszkę przeszły dreszcze. Powiedziała: pewnie Klimka już nie ma. I przed samym ich wyjazdem z Syberii przyszedł list z Polski. List z wiadomością, że Klemens został przez Sowietów wywieziony. Podobnie jak i oni, jak one. Wróciły z syłki po 5 latach, w kwietniu 1946 roku. 3 kobiety i 7-letnia już Krysia. Z krzyżem przywiezionym z augustowskich lasów przez Klemensa, stanął we wsi. Pilnowały go, jak ojciec przykazał, aby Pan Bóg dopomógł w jego powrocie. Od sąsiadów dowiedziały się,
o lipcowej obławie. Wierzyły jednak, że Klemens z wywózki wróci, podobnie jak one z dalekiej Syberii. Nie mogły pojąć, że w akcji tej pomagał Mirosław Milewski 1928-2008. Dokończę. Pochodził z pobliskiego Lipska, ale w ich wsi Wiaziewie schronił się po stracie rodziny i był traktowany jak swój. Okazał się wyjątkowo aktywny w aresztowaniu sąsiadów. Bo później, od 1944 roku, pracował w komunistycznym aparacie bezpieczeństwa, również na najwyższych stanowiskach. Nigdy nie został rozliczony ze zbrodni i okrucieństwa wobec rodaków. Dziękuję bardzo, Ewo. Proszę Państwa, tak, więc wróciły w 1946 roku po 5 latach zsyłki, kiedy Krysia została deportowana, miała 2,5 roczku, 2 ciocie, 2 dziadków właśnie i matka, a wróciły we 3 kobiety z dziewczynką 7-letnią. Zastały to piękne gospodarstwo, które zostało wybudowane w dużej mierze dzięki pracy jej, znaczy ojca, jej ojca, tak? Czyli dziadka w Ameryce, zastali tylko piwniczkę. Proszę sobie wyobrazić, że w tej piwniczce sąsiedzi to pomogli zrobić okienko, postawili stół, kozetkę i ona z matką przeżyła 49 lat. Dopiero już po śmierci matki wyprowadziła się do Augustowa i tam mieszka. Jest teraz ciężko schorowana. Chcę powiedzieć, że jest czołową działaczką, jeśli chodzi o prawdę, o obławie augustowskiej. To jest ojciec. Zobaczcie Państwo, jaki piękny człowiek. Klemens Świerzbiński podczas odbywania służby w II Rzeczypospolitej. Trzyma te zdjęcia jak relikwie, zbiera wszystkie dokumenty, książki, wszystko czyta. Jego córka Krystyna Świerzbińska w swoim mieszkanku w Augustowie. Jej ojca, tego Klemensa, kiedy one były na syłce na Syberii, właśnie więziono w tej stodole w Jaszczemnej 2, gdzie razem z innymi 16 mężczyznami z Jaziewa zabrano go podczas zebrania. Po prostu Sowieci, NKWD-ści zwoływali często zebrania wiejskie, żeby mężczyzna mówić, żeby byli wszyscy i aresztowali. Ojej, coś zrobiło. Dobrze, już jest. Pani Krystyna pisała, szukała swego ojca i pisała listy w imieniu wszystkich ze swojej wsi, z Jaziewa, z Jamin. W każdym razie doprowadziła do tego, że na cmentarzu parafialnym w Jaminach stanął pomnik poświęcony ofiarom obławy augustowskiej, w tym właśnie 16 mężczyznom z Jaziewa. Stanął w 1995 roku. Pisze nadal, niestety już właściwie nie wychodzi z domu. Także to był ostatni moment, kiedy ja mogłam takie życiorysy, takie relacje zebrać. I kolejny syn, który stracił, nie syn, pan Jagłowski, Tadeusz stracił brata. Pochodzi ze wsi Kopiec, to jest też w głębi Puszczy Augustowskiej, gmina Sztabin. Sam też działał w AK, rocznik 1931. Stracił w obławie brata Piotra Jagłowskiego, który był żołnierzem AK, ale drugi brat też był więziony, działał w podziemiu niepodległościowym, był aresztowany i torturowany, do dzisiaj jest inwalidą. Cała rodzina zresztą wspierała ruch oporu. Mieszka pan Jagłowski Tadeusz w Augustowie. Też szukał swojego brata,
po całym świecie. Tutaj znowu pokazuje słynny Dom Turka. Jak Państwo będziecie w Augustowie, w tym pięknym mieście, ten Dom Turka jest niedaleko centrum, niedaleko kościoła, niedaleko kina. W każdym razie stąd Piotra, brata właśnie mojego bohatera książki, wywieziono w nieznane, a drugi brat Konstanty został zwolniony, ale pamięta, jak przyjechał z tego budynku powiatowego urzędu UB, tak? Cały siny, pobity, tak jak mówiłam, jest inwalidą. Tadeusz Jagłowski wysyła nawet do Rosji wiele pism w sprawie wyjaśnienia obławy. Wszystkie te prośby zawsze się kończyły tym samym. Dzisiaj działa w kole Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, walczy o prawdę. Tutaj widzicie Państwo pierwszy z lewej w jednej z uroczystości. Kolejny mój bohater, Zgib, pochodzi, to jest taki symbol tak naprawdę obławy, Józef Kucharzewski, rocznik 1929. On stracił jedyną siostrę w obławie, Zytę, łączniczkę AK. Młodszy był od Zyty, od swojej siostry o 4 lata. Po wojnie też inwigilowany, przesłuchiwany, siedział w więzieniu, aż w końcu wyjechał na Śląsk, gdzie pracował w kopalniach. To jest zdjęcie jego siostry Zyty Kucharzewskiej, które wisi ciągle na ścianie w domu jego. Zyta była wyjątkowo ładna. Proszę zobaczyć, pierwsza z prawej. W lipcu, kiedy została aresztowana, miała skończyć 20 lat. Przyszli po nią 12 lipca. Dzisiaj jej bratanek, Grzegorz Kucharzewski, jest bardem i poetą i śpiewa o tragedii z lipca 1945 roku. Moglibyśmy teraz puścić ten pieśń? Czy na samym końcu może? Może na samym końcu, tak. Proszę zobaczyć. Na pewno Państwo znacie ten symbol. To jest pomnik w hołdzie ofiarą obławy augustowskiej w Gibach. Giby to też leżą na skraju Puszczy Augustowskiej pomiędzy Augustowem a Sejnami. Każdy głaz oznacza ofiary zbrodni. Tych miejscowości było około 90, ale ciągle są jeszcze identyfikowane, są prowadzone badania. I nazwiska są wszystkie wyryte w granicie pod krzyżem i tutaj co roku, każdego lipca, w tym roku 18-19 lipca odbywają się uroczystości. Projekt pomnika wykonał znany, żyjący na Suwalszczyźnie profesor Andrzej Strumiło. Mój bohater Józef Kucharzewski, brat Zyty zaginionej, pracuje przez całe życie, jeszcze w tej chwili pracuje po powrocie ze Śląska, z kopalń, w kościele w Gibach, gdzie mieszka i gdzie pełni funkcję kościelnego. I kolejny bohater, szósty, Marian Bućko, rocznik 1927, pochodzi z Krasnego Bora, gmina Sztabin, też z głębi puszczy. Stracił w obławie ojca. Sowieci aresztowali, to jest bardzo ciekawe, że aresztowali go, mojego bohatera, Mariana Bućko, Sowieci aresztowali razem z ojcem i w dwóch punktach filtracyjnych siedział razem z ojcem i dzisiaj doskonałym świadkiem opowiada, jak wyglądały przesłuchania, jak wyglądały te punkty filtracyjne. Ojciec był bardzo zasłużony w bitwie z bolszewikami, walczy między innymi w bitwie warszawskiej, odznaczony był orderem Virtuti Militari, działał w AK. Jego z kolei więziono, proszę zobaczyć, w piwnicy Jana Granackiego. Te wszystkie stodoły i piwnice są zachowane. W tej chwili się tam tworzy szlaki, motocykliści jeżdżą, rowerzyści przejeżdżają, wycieczki szkolne. Tutaj ojciec był więziony z synem. Najpierw w chlewie, potem w stodole Witka, potem zabrali do już samego ojca do stodoły, a syna zwolnili. To jest ta stodoła Szyca w Sztabinie, gdzie był katowany. Tu widziano, jak właściwie wyrzucano go na gnój zakrwawionego z strzępy ciał. Tak torturowali Sowieci AK-owców, że strzępy ciał. A jeśli torturowali w domach, bo też takie przypadki były, to proszę Państwa, to były to czerwone ściany.
do dzisiaj niektóre się zachowały. Marian Bućko też bardzo dużo robi dla wyjaśnienia zbrodni. Założył Komitet Pamięci Ofiar Obławy Lipcowej w 1999 roku na cmentarzu parafialnym w Krasnymborze. Stanął pomnik, na którym są wypisane 43 ofiary z parafii, w tym jego ojciec. Rodzina Mariana Bućki zna całą prawdę. Są wnuki, są już prawnuki. Wszyscy czekają na wyjaśnienie, chcą zapalić świeczkę. Marian Bućko też uczestniczył, tutaj stoi trzeci od prawej w poczcie sztandarowym podczas odsłonięcia krzyża nad jeziorem Brożany, gdzie się wydarzyła ta ostatnia batalia pomiędzy Sowietami a polskim podziemiem. I ostatnia moja bohaterka, ona z kolei, bo tamci wszyscy pochodzili z Puszczy, tak? Natomiast pani Teresa Staśkiewicz z domu Wąsewicz przez całe życie mieszkała w Augustowie. Z zawodu była nauczycielką, też jest aktywna w dochodzeniu prawdy. Straciła w obławie ojca Michała Wąsewicza, który pochodził z Grodzieńczyzny, ale przyjechał do Augustowa, bo po prostu poznał swoją żonę i tam się osiedlił. Prowadzili sklep kolonialny w centrum miasta. Powodziło im się dobrze. Działał w AK, tutaj jest jego ojciec, znaczy jej ojciec był niezwykle przystojny, zabierał jeszcze córkę na przejażdżki rowerowe. Michał Wąsewicz w 1939 roku, tutaj jeszcze w wojsku. Tutaj, znaczy był kilkakrotnie więziony, tutaj widzimy go po więzieniu w Białymstoku w 1941 roku, kiedy uwolnili Niemcy, jak napadli na sowiecką Rosję, to on wrócił do Augustowa, ale działał znowu w AK i teraz w świetle ostatnich badań okazuje się, że był w zgrupowaniu Radosław, czyli brał udział też jako łącznik w powstaniu warszawskim. Radosław, jak Państwo wiecie, był najsilniejszym, najbardziej elitarnym walczącym ugrupowaniem. Słucham? Maszta, ale to było chyba najsilniejsze. Nie wiem, w każdym razie ja się nie zajmowałam. Silnym, no. W każdym razie znajduje się na tej liście Radosława, bo Radosław poszukiwał swoich żołnierzy na 38 miejscu. Ten właśnie akurat Michał Wąsewicz był więziony w piwnicach domu w Augustowie, nie na wsiach, tylko w tym domu. Ten dom do Gierdów w Augustowie jeszcze stoi. W każdym razie sytuacja tych wszystkich rodzin, gdzie raptem zniknęli w tajemniczy sposób. Zniknęli ojcowie, często żywiciele jedyni rodzin, była makabryczna. Pani Teresa Staśkiewicz opowiadała mi, oni po prostu przymierali głodem. Gdyby nie jakieś paczki ze starym serem, masłem z Unry, to by po prostu umarli. Dlatego, że matka została strojkiem dzieci. Proszę Państwa, to są wszyscy moi bohaterowie. Ja poproszę jeszcze o tę pieśń. Bratanek, znaczy syn Bratanek Zyty Kucharzewskiej, a syn jednego z moich bohaterów, Józefa Kucharzewskiego, jest bardem i pisze wiersze o obławie i śpiewa. Ta piosenka jest na YouTubie. To był lipiec, ciepły lipiec, kiedy przyszli. Jakby nieszczęść było mało po tej wojnie. Gdybym chociaż jakiś sen proroczy przyśnił. Lecz tej nocy wszyscy spaliśmy spokojnie. Gdyby jakiś dobry anioł ostrzegł we śnie mnie lub matkę, albo moją biedną siostrę, że Judasza mamy także, że tragiczne odtąd będą nasze losy, że już siostry mojej więcej nie zobaczę i że ojciec ani matka jej nie ujrzą, że łez w końcu zabraknie nam do płaczu,
nie wiedziałem, bo to wszystko przyszło później. To był lipiec, ciepły lipiec, wcześnie rano. Trzech ich było, dwóch soldatów, jeden lejtnant. Krótkie słowa, etat śpią i ją zabrano. Skrępowano jej na plecach drutem ręce. Matka palto na ramiona jej włożyła. Tylko łzy otarła ręką, cicho płacząc. Zyta, Zyta, tylko cicho tak mówiła. Pewnie czuła, że jej więcej nie zobaczy. Pewnie serce jej matczyne powiedziało, że jej życie stanie się czekaniem. I że życia tego będzie jeszcze mało, by usłyszeć w końcu córki swej wołanie. Zaraz obok stał dom, dzisiaj stoi jeszcze. Tam na piętrze katowali ich oprawcy. Krew na ścianach, na podłogi, każdej desce. Ja widziałem ta krew, ciągle na mnie patrzy. Krzyki bitych było słychać w dzień i w nocy. Głuchy tupot po drewnianych schodach. Krzyk kacapów mieszał się z krzykiem pomoc! Głosem modlitw kierowanych wprost do Boga. Ja widziałem leżąc cicho na poddaszu moją siostrę, gdy ją rano prowadzali, żeby obmyć mogła krew ze swojej twarzy. Później znowu ją ze sobą zabierali. Nocy pewnej samochody podstawili. Ja uciekłem i już tego nie widziałem. Ładowali wszystkich, potem wywozili. Już siostry swojej więcej nie ujrzałem. Wywozili ich w nieznane gdzieś do lasu. Księżyc ronił łzy srebrzyste nad ich losem. Gasły życia, jakby świece ktoś pogasił. Jakby sierpem ktoś pościnał nagle głosy. Poprowadził demon śmierci leśną ścieżką. Stawiał rzędem ich nad rowem po kolei. Demon w czapce z gwiazdą i w ręku z pepeszką. Strzelał w głowy, pewnie wszyscy tak zginęli. Nie wiadomo jaka ziemia kości kryje. Jakie lasy kryją ich wołanie. Jedno pewne, że już żadne z nich nie żyje. A gdzie leżą, ty wiesz tylko Panie. Tak tu żyje 80 lat z nawiązką. Jedno zdjęcie ciągle w domu u mnie wisi. Na nim zawsze uśmiechnięta moja siostra. Lat 20 wtedy miała, kiedy przyszli. Lat 20 miała i przed sobą życie, które przerwał pewnie jeden strzał nad rowem. Chciałbym świeczkę móc zapalić jeszcze zycie. Chciałbym stanąć jeszcze kiedyś nad jej grobem.
proszę Państwa, wiedziałem, że będzie to bardzo ważne spotkanie. Nie przypuszczałem, że aż tak dramatyczne, że aż tak dojmujące. Strasznie serdecznie chciałem podziękować Teresie. Pani Ewie Małachowskiej za wzruszające przedstawienie tekstów. Ja nie wiem, czy będziemy pytać, bo właściwie chcę jeszcze pani powiedzieć słowo, bo mi się wydaje, że tu jest wszystko powiedziane, a resztę napisze historia i pen. Ale co, pan burmistrz? Proszę bardzo, nie no, to oczywiście. Dobrze, to proszę serdecznie, to ja może ja pójdę z mikrofonem. A burmistrza poprosimy tutaj do stołu. Bardzo prosimy. Nie tyle pytanie, ile pewne uzupełnienie. Ja nie czytałam jeszcze pani książki, więc nie wiem, czy pani pisze o swoich poprzednikach, ale akurat tak się złożyło, że ja z Obławą miałam wiedzę o Obławie dość wcześnie, bo w 1987 roku, kiedy powstał komitet do Gromadzenia Wiadomości, jeździłam razem z Alicją Maciejewską i z Marią Chwalibóg. Pani pisze, w takim razie tego nie będę poruszać, natomiast jeśli można, powiem, w jaki sposób pierwszy raz dowiedziałam się, że coś takiego mogło być. To był początek lat 80., już czasy Solidarności, ale ludzie nic nie mówili, bali się. Przyjeżdżałam na wakacje co roku na Suwalszczyznę i w Augustowskie, głównie do wsi Sajenek. Mieszkała tam niejaka pani Woroniecka, u której bierałyśmy mleko. I pani Woroniecka była zawsze niesłychanie smutna, ponura. Nigdy się nie uśmiechała. Kiedyś przyszłyśmy po to mleko i ona rozpromieniona. Pani Woroniecka, co się stało? Jakaś dobra wiadomość? Nie, pani Iza, nie, pani Bożena, ja tylko sen miała piękny. Jaki to sen? A śniło mnie się z tym akcentem, że wyszła przed chałupę, tam kwiatki takie rosną i piękne ptaszki śpiewają, motyle latają, a na każdym drzewie ruski wisi, a puszcza u nas ogromna. I wtedy zapytałam pani Woroniecka, dlaczego pani tak strasznie ich nienawidzi? Już ja wiem za co, ale więcej ani słowa. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam z pięknej ziemi augustowskiej. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani Teresie za napisanie przepięknych książki. Za chwilę to uczynię jako burmistrz miasta Augustowa. Natomiast chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o Obławie augustowskiej. Przede wszystkim chciałbym, żebyśmy zapamiętali, popularyzowali tę wiedzę w całej Polsce, że jest to największa zbrodnia na narodzie polskim po zakończeniu działań wojennych. To miało miejsce w lipcu, trwał w Europie ponad 2 miesiące pokój i tak zwani nasi wyzwoliciele dokonali ludobójstwa. Musimy o tym pamiętać. Na pewno to nie jest zbrodnia regionalna. Jak możemy mówić, że kłamstwo katyńskie było kamieniem węgielnym PRL-u, to milczenie nad Obławą Augustowską jest takim kolejnym kamieniem węgielnym właśnie PRL-u. Państwa, które było zbudowane na kłamstwie i de facto na nienawiści do znana osoba, słynny generał Milewski, akcja Żelazo. To jest właśnie człowiek pochodzący, w wieku bodajże 17 lat brał udział w tej obławie. Drugie nazwisko to jest Szostak, kat ziemi augustowskiej, ale nawiązując do tego pytania, Polacy nie mordowali bezpośrednio. Oni pokazywali, wskazywali miejsca, natomiast zbrodnie wykonały specjalne jednostki śmierszu sowieckie. To wiem bezpośrednio od Nikity Pietrowa, który mówił, że z zasady Sowieci nie ufali nikomu. To były specjalne jednostki rzucane po całym froncie do mordowania ludzi. Chciałbym też podkreślić przy okazji rolę Nikity Pietrowa. To jest człowiek, który zrobił dla poznania prawdy najwięcej. On bodajże w 92 roku dość przypadkowo natrafił w archiwach na dosłownie 4
kartki papieru, gdzie był wydany rozkaz scenografy generałów, kto ma wykonać, w jaki sposób. Opisał to w książce Niefortunie przetłumaczone na język polski przy Stalina. W dosłownym tłumaczeniu oni wykonywali rozkazy Stalina, mówi w tej książce o zniewoleniu generalnie demoludów. I to jest akcja, żebyśmy mieli świadomość, bez precedensu. Tego typu masowe działanie, gdzie 45 tysięcy wojska, różne to miało przebieg, generalnie szli tyralierą w odległości z roku, albo okrążali wieś i wszystkich mężczyzn brano do punktów filtracyjnych. Zatrzymano 7 tysięcy ludzi, z tego szacuje się, że ponad 2 tysiące zostało zamordowanych. To już możemy z całą pewnością stwierdzić dzięki działalności memoriału Nikicie Pietrowowi. To są rzeczy bardzo bolesne. Tutaj nie dziwię się, że pani czytająca tekst się wzruszyła. Moje rodziny na szczęście obława augustowska nie dotknęła. Ja mieszkam z dziada, pradziada. Natomiast represje inne dotykały od czasów carskich. Mój pradziad był wieziony na Sybir, następnie moja cała rodzina. Dziadek żołnierz armii Andersa. Żona dziadka, moja ciocia, wywieziona do Kazachstanu. Wrócili w 1946, dziadek w 1947 i później represje właściwie do końca lat 80. Ten dom Turka też jest znany bardzo dobrze naszej rodzinie. Także mówiąc o obławie augustowskiej, zależy bardzo mi na tym, żeby to była wiedza jak najbardziej powszechna w naszym kraju. Żeby ludzie wiedzieli, kto walczył za Polskę, kto ginął, na czym polegało właśnie kłamstwo PRL-u. To jest niezwykle istotne. Jestem przekonany, że ta wiedza niedługo trafi do podręczników, gdzie dzieci w całej Polsce, młodzież będzie się mogła o tym uczyć. A ta książka przybliża tą prawdę. Za to jestem Teresie bardzo, bardzo wdzięczny. Chcę jeszcze krótko tylko powiedzieć o upamiętnieniu. W tym roku odbyła się konferencja naukowa trzydniowa, 2 dni w Białymstoku, jeden dzień w Warszawie, gdzie właśnie przedstawiono najnowsze odkrycia, fakty dotyczące obławy augustowskiej. Została otworzona wystawa w Augustowie, w centrum, w rynku, wystawa plenerowa, mówiąca o historii, pokazująca przebieg zbrodni. I muszę powiedzieć, że to jest strzał w dziesiątkę. Szacuje się, że 250 tysięcy turystów odwiedza corocznie Augustów, więc ona cieszy się naprawdę dużym zainteresowaniem. Obserwuję to nieraz wracając z pracy, jak turyści podchodzą, czytają, dowiadują się. 17 września prawdopodobnie ma być ta wystawa otworzona w Brukseli w Parlamencie Europejskim. I to by było wielkie, wielkie wydarzenie. Warto jeszcze dodać, że nasz parlament ustanowił dzień 12 lipca dniem pamięci ofiar obławy augustowskiej. Tak, to miało miejsce w tym roku. Moim marzeniem było właśnie, żeby na 70. rocznicę została wydana książka. Stare są, znamy się ze Światowej Rady Badań nad Polonią. Przeczytałem książkę Dzieci Katynia i właśnie ujęło mnie u autorki jej wyczucie tragedii. Bo nie chodzi o to, żeby stworzyć kolejną publikację historyczną. To jest wspaniałe połączenie wiedzy historycznej i przeżyć losów. Bo to nie jest 2000 osób. Za każdą tą osobą kryje się olbrzymia tragedia. A powiedziałbym nawet w sposób szczególny dotycząca naszego regionu, ponieważ o Katyniu mówiono. To była sprawa głośna. Nawet miejscowi ludzie nieraz mieli pretensje. Tam zginęli oficerowie. Elita, szlachta, a my co, biedni rolnicy, kto się za nami upomni? A chcę przypomnieć, że my mamy naprawdę wspaniałe tradycje niepodległościowe, bo od czasu powstania styczniowego partia Wawra Romatowskiego, dzielnie ludzie walczyli, bitwa pod Kadyszem, pod Gruszkami, jedne z największych bitew powstania styczniowego. I ludzie nie pytali za ile i co stracą, tylko chwytali kosy i szli do boju. I to zostało z pokolenia na pokolenie przekazywane. I tu niestety, z przykrością, niestety Sowietom się udało złamać ten opór. Bo przez wiele lat to był temat tabu, tym ludziom nie pozwolono się upominać o groby swoich najbliższych. Proszę sobie wyobrazić, jaka to olbrzymia tragedia. Dopiero teraz mają tą satysfakcję, że mogą głośno mówić o tym. Będąc dyrektorem szkoły, podjęliśmy taką akcję, gdy nie ma grobów, ocalmy pamięć. Więc młodzież zbierała wywiady, relacje, zdjęcia od swoich babci, dziadków, ciotek. To było później opublikowane.
I dla tych ludzi to też jest wielka satysfakcja, ponieważ wnuczek widzi w swoim dziadku właśnie bohatera, wielkiego polskiego patriotę, a nie zaplutego karła kapitalizmu, prawda, czy sanacji. I na nas też ciąży ten obowiązek, żeby przywracać prawdę, bo tu chodzi o elementarną rzecz, wbrew pozorom bardzo prostą, a jednocześnie dość trudną, opowiedzenie zwyczajnej prawdy. I tutaj nawiązując do pani wypowiedzi, mając kontakt obecnie z tymi ludźmi, ja nie dostrzegam w nich nienawiści. Oni naprawdę chcą tylko postawić świeczkę na swoim nagrobie swoich bliskich. I tylko o tym marzą, to jest ich cel, oni są już w zmierzchu swojego życia. I takim optymistycznym akcentem chcę skończyć swoją wypowiedź. Prawdopodobnie na 90% będziemy mogli powiedzieć, że wiemy, gdzie są te groby. To jest tuż w tej chwili po stronie białoruskiej. Proszę sobie wyobrazić, że już po działaniach II wojny światowej, po wyznaczeniu granic, została przesunięta granica państwowa kilkaset metrów w głąb i kilka kilometrów wzdłuż. I to jest idealne miejsce z punktu widzenia oprawcy NKWD, czyli leśniczówka na uboczu nad jeziorem. Zdjęcia satelitarne potwierdzają zruszoną ziemię. Drogi wszystkie, czas powrotów ciężarówek i kierunek też wskazuje na to miejsce. Jednak no, to są teraz prace ze stroną białoruską, żeby tam można było dokonać badań. To jest strefa nadgraniczna, tam nikt bez zezwolenia, nawet Białorusin, nie wejdzie. Więc przez tyle lat jest to ukrywane. To jest w okolicach wsi Kalety. Kalety, tak. Giedzia. To jest tuż za granicą. To jest obwód grodziński. Słucham? Tego nie wiemy. Tam jest częściowo porośnięte. To jest na przy jeziorze i z satelity stwierdzono, że teren jest zruszony. To już wchodzimy w sferę polityki. Moje osobiste zdanie jest takie, że trzeba pukać cały czas, tak jak było z Katyniem. Znalazło się drobne okienko, drobna furtka, Jelcyn, Odwilż i przywiózł nam, prawda, akta. Tutaj zależy też od koniunktury. Jeżeli dla Łukaszenki się będzie opłacało nawiązać kontakty z Zachodem, wspaniała karta polityczna, prawda? Natomiast zgadzam się z panem, wielokrotnie bywam na Białorusi, tam jest zupełnie inna mentalność. To jest wielkie zwycięstwo, Dzień Niepodległości, to jest bodajże 3 lipca, wyzwolenie Mińska, to są ci bojcy, prawda, z odznaczeniami, wyzwoliła armia sowiecka od polskich panów, ciemiężycieli, to jest takie przedstawianie. Potrzebna historii. Jest mocna pomoc państwa polskiego. To zdecydowanie. Której nie było. Bez czynników. Już nie chcę tutaj apelu do prezydenta byłego Komorowskiego mówić, do władz polskich, jakie działania podjęte, bo to jest temat naprawdę na oddzielną dyskusję, ale bez wątpienia, bez wsparcia, bez działalności najwyższych, chcę powiedzieć najwyższych władz Polski, to będzie trudne. Drodzy Państwo, jeszcze raz dziękuję, że mogłem uczestniczyć w spotkaniu i tu pozwolę spełnić honory burmistrza miasta Augustowej i oficjalnie podziękować autorce za publikację. Pozwolę sobie odczytać tekst. Szanowna Pani Teresa Kaczorowska, z okazji 70. rocznicy obławy augustowskiej pragnę złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowania za trud stworzenia publikacji, która w sposób znaczący przyczynia się do popularyzacji wiedzy i prawdy o wydarzeniach, które zapisały się krwawą kartą w historii ziemi augustowskiej, suwalskiej, sejneńskiej i sokółskiej. Życzę Pani dalszej wytrwałości w patriotycznej służbie naszemu narodowi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy panu burmistrzowi, dziękujemy Teresie Kaczorowskiej i dziękujemy państwu za... A jeszcze chcę pan Jabłonka zabrać głos.
Ktoś? Drodzy Państwo, może niektórzy wiedzą, że ja tutaj pełnię trochę obowiązki kronikarza. Jestem nauczycielem historii i z wczoraj na dzisiaj wypada bardzo ważna rocznica, 70. Czy Państwo się domyślają jaka? Z wczoraj na dzisiaj, z nocy 16 na 17 sierpnia, co zrobiono? W Moskwie podpisano pakt Osóbka-Morawski-Mołotow, w wyniku którego całe Kresy Wschodnie odpadły prawnie, w cudzysłowie oczywiście koniecznym, od Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita zrzeka się wszystkiego tego dnia. Dzisiaj mamy pierwszy dzień utraty Kresów. Tutaj pani Tereso, wielka prośba jako dydaktyka, czyli obrońcy młodzieży przed nami historykami. 12 lipca to jest Dzień Wołyński. To jest bardzo niebezpieczne, bo to już jest karambol dla nauczyciela historii. Przesuńcie to lekko. Ja wiem, ale niech nigdy tak nie wolno robić w historii. Ja wiem, to był również kulminacyjny mord katyński, mord wołyński i tu będzie schizofrenia. I to jest bardzo groźne, bo się po pierwsze daty będą mylić, po drugie terytoria, a w końcu wyjdzie zbrodnia augustowsko-wołyńska. Co jest najbardziej niebezpieczne. Niestety tak się dzieje. Drugą rzecz, którą chcę zwrócić uwagę, to zamienność nazw. Obława lipcowa, obława augustowska. Na miłość boską, dla młodzieży to są dwie obławy od razu. Naprawdę oni są świeżym umysłem, to są białe karty. Oni nie mają tych doświadczeń, co my. Dlatego niech to będzie lipcowa obława augustowska. I w tym momencie ona jest jedna. Nazewnictwa historycznego. Funkcjonuje nazwa obława augustowska. Obława ja rozumiem, augustowska, ale ja skoro już się pojawiła lipcowa. 1945 roku, jeżeli chcemy dodać. Tak, tak. Bo obław lipcowa, ona jest rozmyta, ona nie jest umiejscowiona w żadnym terenie i nie wiąże się z datą. Bo to była olbrzymia debata i wielki spór o tą nazwę. Ja rozumiem, ale skoro już wcześniej funkcjonowała lipcowa, teraz jest augustowska, to połączmy to po prostu. Każdy fakt musi mieć, jak każdy punkt na ziemi w GPS-ie, dwie współrzędne. Czas i miejsce. Czasem jest lipiec, miejsce Augustów. No i jeszcze jedna rzecz, ona się chyba jednak nie zamknęła na Augustowie. Ja spotykałem świadectwa na ziemi suwalskiej w okolicy Leszczewka. Nie, nie. Tak, i również Sejneńska. Aha. Augustowska, to nie chodzi o miasto Umownie. Augustów, tylko Puszczę Augustowską. Ona obejmuje swym zasięgiem praktycznie całą Puszczę Augustowską, czyli dzisiejsze powiaty augustowski, suwalski, sejneński i północną część powiatu sokólskiego. A czy nie Białowieska zrobiliśmy? Nie, Białowieska nie, nie. No a ja spotkałem ślady na północ od Wigier, to troszeczkę, ale to oczywiście jest umowna. I ostatnie określenie, Mały Katyń. To jest rzeczywiście umowne. Zbrodni jest bowiem tyle, dla młodzieży zresztą to każda jest jakimś szokiem, że trzeba było zrobić geografię tego. W Muzeum Katyńskim wymyśliliśmy pewien sposób, którym się króciutko z Państwem podzielę. Mianowicie Mount Katyń. To jest, Mount Katyń jest centrum. Przed nim są zbrodnie przedkatyńskie. Nie wiem, czy wiecie, ale takie były. 39 rok. Ba, nawet w 40 wysyłki. A potem są zbrodnie postkatyńskie. I tak jak jest Wielki Giewont i Mały Giewont, to tak mamy Wielki Katyń i Mały Katyń. Dla mnie obława augustowska i zbrodnia augustowska jest przykładem odkrywania czegoś głęboko ukrytego, o którym większość narodu pojęcia nie miała. Mniejszość, naprawdę skromna, była w stanie oświecić resztę narodu. Jest to dla mnie też przykład, co nas czeka. Słuchajcie, nas czeka jeszcze większy Mount Katyń, przedkatyński, zbrodnia 37 roku w Związku Sowieckim. Już teraz udaje się ze źródeł na terenie całej Rosji, głównie z rozmów, że sięgnęła 200 tysięcy ludzi. To jest 10 razy więcej od Katynia. To jest dopiero Mount Katyń. Natomiast Sasza Górian... To jest, można powiedzieć, już nie mały, ale średni Holokaust.
To jest średni Holokaust, ale tutaj podniosę ci to do kwadratu, Marcin. Mianowicie Sasza Gurjanow, który jest przewodniczącym polskiej sekcji memoriału i który od strony Rosjan, on mówi, my bronimy honoru Rosji. My niekoniecznie z sympatii do was Polacy, bo wy różni bywacie, natomiast my chcemy oczyścić Rosję z tego faktu. I kiedy ja mu przedstawiłem tę liczbę, on powiedział, nie zdziw się, jak to się okaże 10%, bo nie znamy ogromu tych miast, które były wtedy tak zwane miasta zakazane. Ja sam jako konsul w Charkowie zebrałem 16 relacji i tutaj żałuję, że nie siadłem do napisania, aczkolwiek mnie to czeka, tak jak tu tutaj dzielna pani Teresa, z wsi na wschodzie Ukrainy. To są te miejscowości, które teraz się w gazetach pokazują. I w takim spotkaniu, ja tu kiedyś opowiadałem, w Zaporożu przyszedł pan Wojciechowski, który opowiedział o zagładzie 5 polskich wsi w całości. Antonówka, Pietrówka, Pawłówka, Dmitrówka jeszcze jakaś. I zginęli wtedy dokładnie tak wzorcem obławy augustowskiej jego rodzice i wszystkie jego siostry, a on, jego matka. A on z ojcem w tym czasie pojechał do miasta po buty. Gdy wrócili, wsi nie było. To się nie w głowie nie mieści, co się wtedy na tym obszarze działo. I rzeczywiście wyznacznikiem zabójstwa była polskie Preisgherdienie. Najczęściej odcięstwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest nowy wątek, który na pewno będziemy poruszać. Jest mnóstwo tych białych... Przepraszam najmocniej, skorzystając. Ostatnie tylko sprostowanie. Ja w ogóle osobiście nie używam stwierdzenia mały Katyń, bo nie można jakby tragedii ludzkiej mierzyć, prawda, skalą. Kolejny Katyń. To jest kolejny Katyń w naszej historii. Dziękuję. Już oddaję dziękujemy, mikrofon. Dziękujemy. Jeszcze. Przepraszam, panie Marcinie, ja już tutaj wcześniej się awizowałem autorce, bo chciałem wrócić do tych polskich pomocników, bo generał Milewski to już się spotkał ze Stalinem. Kilka dni temu w Radiu Wnet był program z księdzem Wysockim, zdaje się, i on tam wspominał o Maksymilianie Sznepsie. Z tego, co Warszawa mówi, to syn Maksymiliana reprezentuje nasze interesy za granicą. I o co mi chodzi, do czego ja zmierzam? W naszej tradycji ustrojowej nie ma, na szczęście nie ma zasady odpowiedzialności zbiorowej, ale każde państwo, które dba o swoje bezpieczeństwo zewnętrzne, również dba o wewnętrzne i takie rodziny, czy takich ludzi oznacza markerem. Mówi się, że z armią rosyjską przyszło około 200 tysięcy tak zwanych Polaków i oni byli tymi wprowadzającymi i pomagierami. To nie wszyscy przeszli do resortu bezpieczeństwa, nie wszyscy znaleźli się w wojskówce, niektórzy zostali dyrektorami, prezesami GS-ów i właściwie już są wstępni tych rodzin i ich dalsi i tam dalej jest mentalność sowiecka, więc warto, że tak powiem, drążyć tą sprawę z memoriałem i jednak dotrzeć do tych nielicznych meldunków, żeby poznać te nazwiska. Ja o zdrajcach piszę. Jeden z rozdziałów nosi nawet tytuł Najgorsi są zdrajcy. Między innymi piszę o Janie Szostaku, Kacie Augustowa, którego wyrzucano 3-krotnie z grobu, twierdząc, że polska ziemia takiego człowieka nie może przyjąć. Proszę sięgnąć po książkę. W takim razie jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że zaprosiłem do mojej audycji w trzecim programie Polskiego Radia, która mam nadzieję, że się będzie ukazywała. Pierwsza audycja wrześniowa, noc wtorku na środę. Poza oczywiście moimi materiałami powtórkowymi, rozrywkowymi, będzie całkiem poważna rozmowa. Mam nadzieję, 2 lub 3 odcinki z Teresą. Dziękuję państwu serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Thank you.
tamtej, prawda?